Cześć, witajcie, z tej strony Hubianko. To jest kolejny odcinek z Medal of Honor Warfighter. Jak widzicie, dzisiaj helikoptery. Lecimy sobie tutaj nad takimi, nie wiem, coś w stylu tej północy. Coś w stylu właśnie, nie północy, tylko takiej pustyni północy, powiedziałem. Tak, i lecimy sobie tutaj, widzicie, całkiem sporą grupą zwartą. Myślę, że helikoptery kojarzycie z Battlefielda 3. Są identyczne, te zwiadowcze. Okej. Okay. Czyżby twierdza? Czyżby to była ta twierdza? Chyba tak. Dobra. I będziemy strzelać, wiecie? Tutaj nie wiem. Okej, nasi. Ja też ląduję? Właśnie pamiętam, jak to było. Oho, dobra, witam typa. Dobra, dostał, bardzo ładnie. O, ale wybuchy pięknie. Dobra. Tutaj tak nie odzywam się momentami, bo staram się jak najbardziej skupić, bo to jest strasznie trudne tutaj strzelać z helikoptera. Dobra. Spoko. Oho, RPG. Dobra. I tak już tutaj nie trafię. Dobra. Nawala, tutaj są jeszcze jacyś kolesie z karabinami. Ten RPG ma... Oho, dobra. Dobra, bardzo ładnie. Oho, tu jeszcze jakiś. Dobra, piękny headshot. I ten koleś tutaj ma RPGa. Dobra. Dobra, clear. No ale to tak nie jest do końca czysto, nie? Tu będzie mnóstwo tutaj. No tak, patrzcie, jakie fajne oczko tutaj mają. Stawik taki. Okej. Tutaj staram się tak... strzałami pojedynczymi. Dobra, bardzo ładnie. Te beczki tutaj są tak... układzone w miarę fajnie, że możemy ich tutaj wysadzić praktycznie w bardzo łatwy sposób. Oho, tu jeszcze jeden. Dobra. Tutaj radzę zwrócić uwagę na to, że musimy uważać na przegrzewanie się. Zobaczcie, jak się przegrzewa. Tutaj ciężka lufa na przodzie naszego działka. Aha, tu jeszcze ziomu jest tutaj gdzieś. Aha, tu. Takie, macie te... Good job, Hoodoo. Macie te zasłony takie sowiutkie praktycznie. Tylko... Aha, dobra. Dobra, rozwalony. RPG znów. Dobra, bardzo ładnie dostał. Dobra, beczuszki, bardzo ładnie. Jeszcze jacyś kolejny. Kolejne beczki, nawalamy, piękny headshot. Tu jesteś, ziomuś. Daj. Dalej! Dobra, dostał. Dobra. Nie. Przegrzał mi się, przegrzał. Dalej trafić muszę w... Łoje, nie. Dobra. Myślę, że już nigdy nie trafię. Ale to okazało się, że wystarczy rozwalić... samochód. Wo. Face bro. Shit, what happened, Voodoo? C2, we have a fallen angel north of phase line green. Repeat, fallen angel requesting Kazovac. Czyżbyśmy stracili kolegów tutaj? O kurde. Dobra, bardzo ładnie. Dobra, fajnie.
Och, pędzimy gdzieś dalej, tak? Dobra. Dzisiaj to po prostu helikopter w ogniu. Oho! Myślałem, że to nasz tak dostał, a to nie jednak. No, że tutaj fajnie się z tego strzela taki. Odrzut jest naprawdę bardzo mały, wam powiem. Czy... Możecie mówić, że odrzut jest duży, ale odrzut jest praktycznie naprawdę, zobaczcie. Malutki, tyle że ten helikopter po prostu tutaj cały czas lata i nas unosi na boki. To jest ten jeden po prostu minus, gdyby on tak... To jest naprawdę bardzo fajne. Chociaż nie wiem, czy lepiej by się nie sprawił. W tym przypadku jakiś celowniczych, nie wiem. Dobra, dostał. Ciekawe, co to jest to na hełmie, co? Dobra. Nie wiem, ile to jest helikopterów na chwilę obecną. Wtedy było na pewno dużo, a teraz nie wiem, czy jakiś wybuch? Okej, okay, kolejna twierdza tam jest, widzę na prawo. I zawracamy, czy jak? Ale to czek fajna... Oho. Oho. Kładziemy się? Chyba nie. Aha, lądujemy. Dobra. No i z tym samym karabinem mam nawalić, tak? Dobra. Nie, to jest inne, to jest inne. Dobra. Dobra, headshot. I tu jeszcze jakieś kolo. Mam jakieś inną... No, ta broń taka jakaś... Wow, 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 sorry, sorry, sorry. Sorry, wielkie sorry. Jeśli chodzi o te tutaj shotgun, to one się tylko sprawiałem w momencie, jeśli wróg jest gdzieś obok. Ale dalej. Ja mogę sobie strzelać jak z karabinku. Dobra. Myślę, że takie przybliżenie będzie lepsze, zdecydowanie. Oho, tam byłeś jakiś? Dobra, granat tutaj na prawo. Spoko, to nie ja. Oho. Wow, 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 nie. Macie ciężki pancerz. Dobra, z shotguna. Tak jak trzeba z shotguna jechać. Dobra. Shotgun jednak dobry jest, tylko mówię, to jest na bliski kontakt. To nie jest takie, że z tego możemy strzelać jak ze snajperki. Wszędzie. No. Tak się robi, a nie jak wystrzelacie na ośle. Dobra. Przybliżamy się. Dobra, shotgun się tutaj praktycznie też może przydać, ale... Push up. Dobra, tam napalałem do mnie. Ooo. Dobra, dostałem. Co tutaj padnę praktycznie? W sumie jak mogę? Aha, nasi. To nie jest Z-11W, tylko jakoś chyba inaczej bodajże, bo Z-11W to jest chyba helikopter, jeśli się nie mylę, rosyjski. Dobra, to sobie wyjdziemy. Chodni? O, nawalają już do mnie. Dobra. Wy jesteście, co? O, ale... Aż pięknie, pięknie. I kolejny. Bardzo ładnie. Gdzie? Gdzie jesteście?
Dobra, bardzo ładnie. Och, i myślę, moi drodzy, że będę się z wami żegnać w dzisiejszym odcinku, bo póki co byłoby na tyle. Ja się z wami żegnam. Na razie. Cześć!